10 filmów nominowanych do Oscara w 2020 roku. Boże Ciało. W związku z tym, że do głównej nagrody jest nominowanych 9 filmów, to na początku powiem o naszym polskim produkcie, który został nominowany w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. Boże Ciało to polski film obyczajowy w reżyserii Jana Komasy, zrealizowany według scenariusza Mateusza Pacewicza. Światowa premiera filmu odbyła się 2 września w Wenecji. Z kolei polska premiera odbyła się 11 października. Bohaterem filmu jest 20-letni Daniel. W czasie pobytu w poprawczaku przeszedł przemianę i chce zostać księdzem. Po wyjściu na wolność chłopak pod nieobecność lokalnego duchownego w miasteczku w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jego metody są kontrowersyjne. Sytuacja komplikuje się, gdy do miasteczka przybywa jego dawny kolega z poprawczaka i gdy córka kościelnej coraz mocniej kwestionuje duchowość Daniela. Co ty się wybierasz z zakładu z powrotem? Obstawiam, że tego nie przeżyjesz. Parasite. Południowo-koreańska tragikomedia z 2019 roku. Film miał swoją premierę 21 maja 2019 roku w konkursie głównym w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę główną festiwalu Złotą Palmę. Historia ubogiej południowo-koreańskiej rodziny, która mieszka w przyziemiu wielopiętrowego bloku. Gdy nadarza się okazja, by otrzymać dobrze płatną pracę, żadnego z jej członków nie trzeba długo do tego namawiać. Biedacy znajdują zatrudnienie u bogatych Parksów. Rodzinne gniazdo bogaczy skrywa jednak mrożącą krew w żyłach tajemnicę. Film został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. Ford kontra Ferrari. W Polsce działający pod tytułem Le Mans 66. Amerykański dramat sportowy w reżyserii Jamesa Mangolda z Christianem Bale'em i Mattem Damonem w rolach głównych o wyścigach samochodowych i rywalizacji koncernu Ford i Ferrari. Film miał swoją premierę 30 sierpnia podczas festiwalu filmowego w Tulerit. Na ekrany kin w szerokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych wszedł 15 listopada, a w Polsce 22 listopada. Projektant samochodów sportowych i kierowca wyścigowy decydują się na stworzenie samochodu, który pod marką Forda ma stanąć do zawodu we Francji w wyścigu trwającym całą dobę. 24-godzinnym Le Mans. Głównym rywalem Amerykanów ma być włoski koncern Ferrari. Małe kobietki, amerykański dramat o dojrzewaniu, napisany i wyreżyserowany przez Gretę Gerwig. Jest to 7 adaptacja filmowa powieści z 1868 roku o tym samym tytule. Cała historia rozgrywa się w XIX wieku i skupia na 4 dorastających siostrach, Jo, Meg, Beth i Amy, które zamieszkują domostwo Orchard House. Historia małżeńska. Amerykański dramat w reżyserii Noah Baumbacha. W rolach głównych wystąpili Scarlett Johansson i Adam Driver. Małżeństwo reżysera teatralnego i aktorki zaczyna się rozpadać. Kobieta pokazuje mężowi wniosek o rozwód, którym jest on bardzo zaskoczony. Wkrótce jednak rozpoczyna się sądowa batalia, która odbija się na życiu obojga oraz ich syna. Film zdobył 6 nominacji do Nagrody Akademii Filmowej, w tym za najlepszy film i 5 nominacji do Złotych Globów. Together. 1917. Film wojenny w reżyserii Sama Mendesa, produkcji brytyjsko-amerykańskiej. W głównych rolach wystąpili Dan Charles Chapman, George MacKay i Daniel Mace. Film opowiada historię brytyjskich żołnierzy na froncie zachodnim I wojny światowej. Scenariusz został oparty m.in. na wspomnieniach dziadka Sama Mendesa, pisarza Alfreda. 5 stycznia 2020 roku podczas 77. ceremonii wręczenia Złotych Globów otrzymał on Złoty Glob za najlepszy film dramatyczny. Jednocześnie Sam Mendes otrzymał za niego Złoty Glob dla najlepszego reżysera. Film zadebiutował w brytyjskim Royal Command Film Performance 4 grudnia 2019 roku. Do szerokiej dystrybucji miał trafić w styczniu i lutym 2020 roku. Jojo Rabbit.
amerykańsko-nowozelandzko-czeski film z 2019 roku, będący satyryczną czarną komedią. Został napisany i wyreżyserowany przez nowozelandzkiego twórcę Taika Waititiego. Tytułowy bohater uczęszcza do Hitlerjugend, którym jest zafascynowany. Chłopiec odkrywa, że jego matka ukrywa na strychu żydowską dziewczynę. Jojo musi zakwestionować swoje przekonania, mając bezustannie do czynienia z interwencjami swojego wymyślonego przyjaciela, który jest zidiociałą wersją Adolfa Hitlera. Jojo Rabbit spolaryzował media, otrzymując jednak głównie pozytywne recenzje. Krytyka produkcji skupia się głównie na komediowym przedstawieniu nazistów. Irlandczyk. Amerykański dramat kryminalny w reżyserii Martina Scorsese na podstawie książki Słyszałem, że malujesz domy Charlesa Branta. W rolach głównych wystąpili Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci. Frank Sheeran wspomina swoją przeszłość, w szczególności jego przyjaźń z szefem mafii i związkowcem, na którego po latach współpracy mafia wydała wyrok. Premiera filmu miała miejsce 27 września 2019 roku na festiwalu filmowym w Nowym Jorku. Pojawił się on później na szeregu innych festiwali filmowych. W amerykańskich kinach pojawił się 1 listopada. Można go było jednak obejrzeć jedynie w niektórych sieciach kin, gdyż reszta zaprotestowała przeciwko szybkiemu wprowadzeniu filmu do dystrybucji cyfrowej przez Netflixa, które nastąpiło 27 listopada. W polskich kinach film pojawił się jednak zaledwie 5 dni przed premierą w internecie. It's gonna happen. Either way, he's going. Pewnego razu w Hollywood. Amerykański komediodramat z 2019 roku w reżyserii Quentina Tarantino, skupiający się wokół Hollywood pod koniec lat 60. XX wieku oraz morderstw grupy Charlesa Mansona. Akcja filmu osadzona jest w 1969 roku w Hollywood. Film opowiada historię aktora Ricka Daltona oraz jego dublera Cliffa Booth'a. Dalton jest gwiazdą telewizyjną, jednak jego kariera aktorska staje na skraju załamania. W międzyczasie groźna sekta Charlesa Mansona planuje włamanie do willi reżysera Romana Polańskiego i jego żony Sharon Tate w celu zamordowania wszystkich znajdujących się tam osób. Przypadkiem drogi Daltona i Booth'a krzyżują się z członkami rodziny Mansona. Hey, you're Rick Dalton. Don't you forget it. Joker. Amerykański dramat psychologiczny na podstawie serii komiksów o postaci o tym samym imieniu wydawnictwa DC Comics. Za reżyserię odpowiadał Todd Phillips, który napisał scenariusz wspólnie ze Scottem Silverem. Tytułową rolę zagrał Joaquin Phoenix. Obok niego w rolach głównych wystąpili Robert De Niro, Zazie Beetz i Frances Conroy. W 1981 roku główny bohater Arthur Fleck jest nieudolnym komikiem, który zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker. Reakcja krytyków na film była mocno spolaryzowana. Chwalono grę aktorską Phoenixa, lecz pozostałe role, nastrój i wydźwięk filmu stały się przedmiotem krytyki w części recenzji. Joker zdobył nagrodę główną Złotego Lwa podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na 2 moje pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światową Historię. Trzymajcie się, cześć!